No i hej, w kolejnej części, dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej, około 100 metrów dalej, idąc dalej wzdłuż łąki przy lasku, to spotkałem, zobaczcie, 3, 1, 2, 3 koźlarze czerwone, czyli nikogo tutaj nie było. Ale nic, ja je sobie zostawię na chwilę obecną. Zaraz do niego wrócę, bo idę jeszcze w jedno miejsce. Idę, to i wam pokażę. Idziemy dalej, póki starczy sił, miejsca na smartfonie. Będziemy nagrywać tutaj muchomor. Tutaj muchomor. Tu gdzieś mi się mignął w tych haszczach kozak zwykły. Ale nie wiem, czy jest sens go brać. Nie będę brał kozaka, bo na pewno robaczywy. Tu gdzieś mi się mignął. Gdzieś kozak zwykły. A dalej idąc, co tam jest kozłak zwykły, ale ja go nie będę brał, niech sobie rośnie. Myślę, co tak tutaj tyle drzew powalonych, a tam już się dobrali do cięcia, a tu zobaczcie, jest to kazik prawdziwego kozaka czerwonego. Tu jest prawdziwy koźlarz czerwony, ale, o, nie koniec, bo ja mam kolejnego i jest kolejny, ale zobaczcie, już tutaj dawno nikogo nie było, rozlazł się, być może w tym roku jeszcze jakieś będą, nie widać, to nawalone na kupy gałęzi drzew, zrobili cięcie, wyniszczyli las po raz kolejny tutaj. Dobra, bierzemy go i uciekamy. Tylko pyknę fotkę. Powkurzam stałych widzów. Dobra, pyknę fotkę. Idziemy dalej. Zdrowiutki. To jest właśnie ten jesienny kozak czerwony. Idziemy po tamte sztuki. Idziemy dalej. Ładnie nam pada. A tam chyba nie ma sensu iść, bo są pocięte drzewa. Te co były powywalane, ale z braku laku się przejdę, zobaczę, może akurat się coś trafi. Dobra, jestem tutaj. Zobaczymy, ile warte są te kozaki czerwone. Tu już widać korzonek robaczywy. Tu kapeć i kolejny na nic. No cóż. Dobra, do następnej części. Trzymajcie się, hej.